chciałam ci przedstawić pewną osobę. Słucham cię, mamo. Jaką osobę? To jest twoja przyszła żona. Uuu, Mareczek! Co? Patrz, co do mnie mówisz. Twojego zdziwienia. Dziewczyna jest dobrze. Chodzę jak maszyna, chcę to iść na drugą głowie, tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te wstrzy, mam ci przy stronie broń. Siema, jestem Marek. Dzień dobry, drodzy państwo. Za chwilę przychodzi do nas moja mama. Tak jak zapowiadała, że przyjdzie tutaj z nienacka, tak godzinę temu otrzymałem od niej wiadomość, że tutaj przyjeżdża. Dlatego poprosiłem kamerzystę, aby ten włączył kamerę, ponieważ trzeba to wszystko nagrać. Marek, i spałem całą noc. Spokojnie, nagra wszystko idealnie. Moja mama będzie za godzinę, a nagrywamy to tylko i wyłącznie dlatego, że chyba wy, widzowie, polubiliście moją mamę. Nie wiem dlaczego, jest ona bardzo chamska dla nas, ale cóż, polubiliście ją, o gustach się nie rozmawia, dla mnie to jest dziwne, może pominijmy ten temat. Ja państwo, nie sądzę, że każdy ją polubił, wiesz? Jak to nie? No myślę, że nie. Ja tam czytałem Ja na przykład jej nie polubiłem. No ty nie, ja też mam mieszane uczucia wobec niej, mogłaby być troszeczkę milsza. Ty, nie, ty się nie odzywasz. Nie odzywać. Może przejdźmy sobie na ścianę prestiżu, bo za chwilę chcę jeszcze opowiedzieć o pranku, który zrobiłem mojej mamie. Czyli co, ściana prestiżu? Chodźmy na ścianę. A na naszej ścianie prestiżu naprawdę ogromne zmiany, ponieważ dzisiejszy użytkownik jest napisany białym tuszem. Po cholerę coś takiego w ogóle wieszać, Marek. Wiesz co, biały tusz chyba też jest w porządku. Drodzy państwo, tutaj no nie macie... sądzę, że biały tusz jest w porządku, no bo przecież nikt nie widzi swojego niku. Płyta kamerzysty, możecie ją kupić na stronie www.kamerzysta.vip. Oraz przede wszystkim pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Już naprawdę niewiele zostało nam do 1 miliona subskrypcji. Kliknijcie taki sam czerwony przycisk tam na dole, żeby subskrybować ten kanał. Może wyjdźmy sobie na zewnątrz, abym dokończył opowiadanie o swoim pranku, którego zrobimy mojej mamie. Pranka chcesz robić twojej mamie? Myślę, że to będzie spoko opcja i wszyscy się pośmieją. No skoro ty jej tak nie lubisz, to będziesz miał okazję, żeby się z nim pośmiał. No ja jej nie lubię, ale... A wiesz, że to jest gruba akcja? Wiesz, jak ona się zdenerwuje? Ja jej nie lubię, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, może być gruba jazda, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szafana. Muszę jeszcze powiedzieć służącemu, gdzie on jest. Na zewnątrz został. Ładny kadr. Ładny? No ładny. A co robisz? No leżę sobie. O, jest nasz służący. Cześć. Nie odzywaj się, tak? Jesteście gotowi, aby posłuchać pranka? No dawaj. Także, drodzy państwo, kamerzysta służący, oto jest nasz wielki basen Kruszwila. No to tyle też wiem, do tego basenu wrzucimy wielką mamę Kruszwila. Zgadza się? Co? Na tym będzie polegał prank. Przecież ona cię rozniesie. Biorę to pod uwagę, ale no cóż, tak jak już mówiłem... Nie no, ja w tym udziału nie biorę. Ja tym... Dawaj, no nie bądź taki. No ale to jeszcze bardziej mnie nie będzie lubić. Słaby jesteś, dawaj. Robimy to, na moją odpowiedzialność. Jak coś, to możecie powiedzieć, że ja to wszystko zaplanowałem. Ale lepiej tego nie mówcie, bo i tak będę się wypierał. Dobra, możecie ją ściągnąć tutaj pod jakimkolwiek pretekstem, albo ja jej powiem, żeby zeszła i dotknęła sobie wody, żeby sprawdziła, jaka no ta woda jest świetna. Się? W tym momencie, jak ona zejdzie, oddajesz mi kamerę i bierzecie ją na ręce i do basenu ją. No co ty, Marek? Robicie to. Dacie radę, czy nie? No damy radę, ale to będzie przygięcie. Miałeś się nie wzywać. Nie radę? Nie wiem, czy to dobry pomysł, Marek. Dawaj. Wiesz, że ona mnie zabije. No, dlatego powiem, że to wszystko na moją odpowiedzialność, ale że ja kazałem. No, a ty się wyprzesz tego. No dobra, dawaj, no będzie śmiesznie. Robimy to? No dobra, i takiej nie lubię. To. Dobra, w takim razie, drodzy państwo, czekamy na moją mamę. O, ale tutaj zajebiście się leży. Powiem ci, że pierwsza klasa. Ej, moja mama przyszła. Nagrywasz? Jezu, no chodź, Marek, chodź, no nie dawaj. Chce mi się, nie chce mi się. Ta wariatka przyszła, jest weź. Nie wariatka, to jest moja mama. Masz. Nie odzywaj się. Ja muszę sobie odpocząć, zrelaksować. Ale o co ci chodzi? Co on robi? No moja mama przyszła. Relaksuje się, Marek. Czyli nie idziesz? Wiesz? Dobra, chodź jej odpocząć. Tak moją mamę olać, wstydziłbyś się. Dobra, chodź jej. On jest wariatem. No dobra. Jak ono może moją mamę tak wyzywać? Dobra, odpuść jej, bo się zdenerwuje. Już. Przepraszam, że... czekać? Przepraszam, mamo. Przepraszam. Zobacz. Co mam zobaczyć? Na zewnątrz, bo tutaj w ogóle przeszło przez to. Wiesz co, na zewnątrz będę załatwiał wszystko za tydzień. Także musisz mi dać czas. Okay. Nie chcesz zdjąć butów? Chcesz dalej mi tutaj sprawić? Nogi sobie pobrudzę. Nie no, wydaje mi się, że... Zobacz, no nie no. Marku, co masz na swoje usprawiedliwienie? Wiesz, tu gorzej wygląda niż za pierwszym razem, jak tutaj byłam. No wiesz co, no się mieszka, się zużywa. Znaczy jak pies ten biały się pobrudził. Czy ja wiem? Gdzie masz brudnego tego psa? Biedne łapki, takie brudne ma od tej podłogi, to... Dobra, nie dotykaj mojego psa. W każdym razie może zobaczyć, co jest na ogrodzie. Co ja mam zobaczyć na ogrodzie, Marek? No, nie rozumiem ciebie.
Ale co? Bo kupiłem super świetny przedmiot. Postawić. Daj, ja ci wezmę torebkę. Kupiłem super świetny ekstra przedmiot, który jest na ogrodzie. Ale w ogóle podoba ci się tutaj? Nie. No mam, przestań już być. Kiedy taka. Te płyty znikną? Jak będzie premiera, ja to wszystko. Ile będzie się je sprzedawać? No ja to muszę podpisać i wysłać wszystko. Jeszcze nie podpisałaś? Jeszcze trochę zostało. Ja nie wiem. Ten drugi, jak on tam się zwie? Kamerzysta. Już dawno podobno podpisał. Ale nie wchodź. Bo tam jest. Chodź mam, chodź. Chodź pokażę ci coś zajebistego na ogrodzie. Jak ty musiał odchodzić w ogóle? Co to za słownictwo? No to jest takie młodzieżowe słowo, zajebiste, czyli oznacza, że coś jest super świetne. Nie, inaczej. Dobra, to pokażę ci coś bardzo świetnego, prestiżowego, ekskluzywnego na ogrodzie. Ty mnie nie zamydlaj. Mamo, no chodź. Ty mi, no, nie. Dobra, mamo, nie zwracaj na to uwagi. Chodź na ogród, proszę. Naprawdę nie pożałujesz. Ej, cicho bądź się, chodź. Idziesz na ogród? Tam wiesz, kto czeka? To? Ten chłopak. Ulubieniec. O. Możesz mi powiedzieć parę miłych słówek, bo nie chciał ci otworzyć. Powiedział, że ma na ciebie wylane, że nie lubi cię i w ogóle. Chodź tu. To jest kamerzysta. Chodź. Co jest? Co ta wariatka tu chce? Co zrobiłeś z moim synem? No co, no wygląda teraz zajebiście. Gdzie? Jak dziewczyna? A co, nie jest dziewczynką? Jak ty mówisz o mnie? No co, normalnie Marek, no co? W ogóle co ty tutaj robisz? Przefarbował mnie. No co, no na ogrodzie swoim siedzę. O, proszę bardzo. Olał cię totalnie. Powiedział, że nie będzie żadnych filmów nagrywał i nawet nie raczył podejść i otworzyć ci drzwi. No bo jak z niego leń. Ten worek, może byś już skończył te pajacowanie. Jeszcze na moim ogrodzie siedzi. Jak na twoim, jak to jest mój ogród? Do widzenia. Na moim ogrodzie. Ja mam umowę, Marek. Doskonale wiesz, że to jest mój ogród. Z Markiem. Z Markiem? Z Markiem przez notariusza. Takiego nie zrobił. No to niech się zapyta go pani. Marku? Znaczy dom. No Marku? Była sytuacja, że po prostu... Marku? No może rzeczywiście coś tam jeszcze może zostało, że jest jego, bo nie mogliśmy na tą działkę wokół domu zrobić umowy. Także ogród jest chyba jego. Jak chyba jego? No nie wiem jak to wyszło, no ale chodź, pokażę chodź ci tu, basen. Nie uciekaj! No ale co, no mój ogród jest! Dobra, zachowujcie się normalnie, no. No to zejdź z tego tarasu. Ale dlaczego mam zejść z tarasu? No jestem na ogrodzie. Nie, to jest część domu. Nie, no to jest ogród. Dobra, już zachowujcie się normalnie. Chodź, mamo, basen ci pokażę, czy nie dasz rady zejść. Weź, trzymaj tę kamerę, kamerzy. Ja mam trzymać kamerę? Tak, no trzymaj, bo musisz... Nie, bo zobacz, ona mi chce dopaść, no człowieku. Trzymaj tą kamerę. Czego ty nie rozumiesz? No daj mi. Patrz, co ona robi, no. Weź swoją matkę ogarnij. No, od kiedy my jesteśmy na ty w ogóle? Dobra, uspokójcie się już, no spokojnie, no. Jak dzieci się zachowujecie? Służący, postaw krzesło. Ale weź ją ogarnij, Marek, no. Przecież... Jakie ogarni? O co wam chodzi? Jedyną osobą, która to jest do ogarnięcia, to raczej ty jesteś. Mamo, proszę, zejdź sobie. Zdejmij buty mojej mamie. Trawa co ty się jest... dzieje? Ty się słuchasz? No tak, on musi się słuchać mojej mamy. Trawa jest świeżo ścięta. No chyba cię pogrzało, jak ja tydzień tej trawy nie ścinałem, Marek. No cóż, dobra. Tydzień? Chyba od początku on tutaj nie było. A może teraz ja ponagrywam trochę? Wiesz jaki jest plan, tak? Wiesz? No wiem jaki jest plan, Marek. Wiem jaki jest plan. No i co dalej? Tutaj, ale nic, co musi pani zejść, tutaj się zobaczyć sobie ogród, proszę, zajebisty proszę, ogród. Niech pani zobaczy jaka woda w basenie. Ci ludzie, którzy tutaj zatrudniasz w ogóle nie są przystosowani. Mamo, zejdź tutaj, o, na ten kamień, spokojnie, ewentualnie możesz ją znieść. Dawno powinna być tutaj dobra, drabinka. Dobra, da pani rękę, ja panią sprowadzę. Czystą, w ogóle masz tą rękę? Tak, czystą. No mamy. Tak. Na pewno my? Na pewno, mamo, zaufaj mi. No nie wiem, czy można. Spokojnie, nie musisz się bać, wszystko jest super. Może sprawdzić sobie wodę od drabinki, tutaj taka drabinka jest fajna. Kiedy tą wodę nalewałeś? Jakoś 4 dni temu, mniej więcej. A ty co? Co? No stoję, bo stoję, nie zejdę tam do pani, bo pani jakaś niezrównoważona. No co? Jaka niezrównoważona? Jaka niezrównoważona? Co jest? Czemu pani rzuca butami? Dobra, już się uspokójcie, spokojnie. Podejdź. Jezus, stąd idzie? Z mojego ogrodu? No chyba pani jest niepoważna. Musimy sobie, Marek, porozmawiać na temat tego. Pogadamy. Dawaj na dół. Schodź już. A to sam nie da rady. No nie da rady, schodź, dawaj. Drabinka to też tutaj mało stabilna jest. Może zobaczyć sobie jaka woda jest. Nie no, drabinka jest przekręcona akurat, spokojnie. No ja nie wiem. Wejdź, spokojnie, zobacz sobie. Woda jest naprawdę super. Co pan zrobił? No to ten debil. Mówię to, gdzie on jest? Daj mi go tutaj. No uciekł. I ta drabinka rozwalona. Weź pomóż może. Skandal! Idzie wariatka. Idzie. Trochę może dyskrecji. Myślisz, że ja głucha jakaś jestem? Co ty w ogóle uciekasz przede mną? Czy no nie właśnie. Będziesz tą szarpać? Właśnie. Wolę zachować bezpieczną odległość. Gryzę? Ty jakieś masz dziwne.
na odruchy zwierzęce. Do wody wrzucasz? Tak. Jak mogłeś moją mamę do wody wrzucić? No normalnie no. Panie dziecinana, ile ty masz lat? W takie rzeczy się bawić. No, to jest skandaliczne zachowanie. Dużo mniej od pani. Nie ma co wyciągać żadnych konsekwencji. Dlaczego się boi? Dlaczego się boi, że taka dziecinada jest, że nie wiem. On nie jest tego warty, żeby nawet poświęcić. Synu, ja naprawdę współczuję ci. Nie dość, że nie potrafią posprzątać, to jeszcze takie dziecinne jakieś dziecko się bawią. Masakra z nim. No to co, to idziesz już? Ja idę, ale wy wszyscy musicie iść ze mną. Ten dziwak w worku też. A po co? Nie pytaj się po co, macie iść ze mną i tyle. Koniec dyskusji. Ja. Nie idę. Raz, dwa, idziemy. Mamo. Co, mamo? No nie idę nigdzie. Ja mam inne plany. A co, mnie interesują twoje plany? No nie idę nigdzie. Zdecydowałam, że teraz wychodzimy i wychodzimy. Ja nie idę z nią, nie? A jak nie pójdę? To cię widzicie. Uuuu, Mary. Nie wiem, co znaczy. Jakiś jeszcze argument potrzebujesz, czy to ci wystarczy? No ja nie wiem, co znaczy to słowo. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć? Że zostawicie z niczym. No dobra, no to... Zero. Jaguarem jedziemy? Czymś lepszym. Czyli? Zobaczysz. No to Jaguarem, tak? No dobrze, już pożyłeś ten Jaguar, chodź. No, ty też jedziesz? A czy to jest takie ważne, czym ty pojedziesz? Dobra, już mamo, już idę. Buty idź mi przynieś. Tam gdzieś powinny być. Co, jesteśmy na miejscu? No tak. Jesteśmy na miejscu. Teraz Marek, nie interesuje mnie twoje zdanie. Chciałam ci przedstawić pewną osobę. Słucham cię, mamo. Jaką osobę? To jest twoja przyszła żona. Uuu, Mareczek! Co? A czy nie rozumiem mówisz? Twojego zdziwienia. Dziewczyna jest dobrze sytuowana. Tato jest prezesem dosyć potężnej firmy. Daj spokój. Nie interesuje mnie to. Wzięłam dlatego chłopców tutaj, żeby pomogli ci w razie czego trzymać. Ej, ale żartujesz sobie ze mnie, czy co? Mareczek, masz nową dziewczynę? Ale ty co ze mną dyskutujesz? Chwaliłeś się nam. Ale to jak ja będę chciał dziewczynę, to chyba sam sobie wybiorę. Ja nigdzie nie idę. A jest dziewicą? O czym pytasz? No bo Marek tylko dziewicę. Dobra, cicho bądź służący, ja nigdzie nie idę. Chłopcy. Nie, ja nie idę. Jak nie idziesz? No nie. Po dobroci czy mają. No chodź, Marek, nie jesteś ciekawy? Dziewczyna czeka. No nie, no i. Dziewczyna czeka. Przecież to jest normalne. No chodź, jak Marek. To? No nie jesteś ciekawy? No, nie wiem, co zrobić. No niech. Idziemy stąd. Ej, no. Nie chcę. Weź coś zrób. Nie wiem, to jest nienormalne, nie? Ale ci mówiłem od początku. To nie słuchałeś mnie. Dobra, chodź za ja idę. Dobra, chodź za ja jestem w sumie ciekawy. No. Idę. Nie chcę. Chodź, Marku. No nie, nigdzie. Dobra, weź go złapi i wyciągnij. Chodź, chodź. Nie, dobra, zostaw, jest służący. No złap go, wyciągnij go. Nie, ja nigdzie nie idę. No chodź, Marek. No, weź się uspokój. Dobra, dobra, już wyjdę. Mamo, co wy robicie? Marku, chodź. Co? Marek, wyjeżdżam dosyć często, więc ktoś musi mieć nad tobą kontrolę. Ty to widzisz? Cześć. I punktualna. Co to cringe? Ja jestem Karolina. O, tak. Proszę bardzo. Jak? To co? Poznaliśmy się, a my już chyba będziemy iść, nie? O, czy znamy. Jak wam się podoba? Przyszła żona Marka? Przyszła żona, no, bez przesady. Ale ja już wszystko ustaliłam z rodzicami. Znaczy, ja nie chcę już zostać niemiły, no, ale nie wiem, czy ja jestem gotowy, no, ja młody jeszcze jestem trochę. No nie wiem, co ja mam zrobić w tej sytuacji. Trochę głupio. Strasznie niekomfortowej sytuacji mnie postawiłaś, mamo. Tragedia. Ty widzisz, jaki to jest cringe? No, no widzę, no. Ale co ja mogę, no? Mogę tylko pogratulować Markowi. Mamy zarezerwowany stolik. Pomysły świetne. Pierścionek również jest kupiony. A ja nawet nie mogę takich rzeczy robić. Marek, masz przesrady. Nie nagrywaj tego. Mamo, długo jeszcze? Ja chcę być świadkiem na ślubie, nie? Stolik jest zarezerwowany. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Nie wiem. Nie wiem, Marek, ja ci nie pomogę. Dobra, to co chcesz, mamo? Służąca, otwieraj drzwi. Zobacz, no nie będę z takim kimś, no. Siadaj, koniec dyskusji. Ej, nie, no wyjdź z mojego samochodu, koniec dziewczyno. Dyskusji, wsiadaj do samochodu. No wyjdź z mojego samochodu, dziewczyno. Siadaj no, do samochodu. No przeprowadziłaś mi jakąś obleśną laskę. Nie będę z takim czymś. Z tego nawet człowiekiem nie można nazwać. No nie, mamo, nie zgadzam się na takie coś. Bez dyskusji, ona siadaj. Jest obleśna. I przeproś. Nie będę jej przepraszał. Wyjdź z mojego samochodu, weź ją wynieś stąd. Przepraszam, czy mogę wyjść? No wyjdź, to jest mój samochód. Wstyd mi za ciebie. Jesteś obleśna, dziewczyno. W tej chwili... Jezu, Marek, to jest przegięcie, nie? Jedziemy stąd czy co? Marek, to jest przegięcie, ja w tym nie uczestniczę, cześć. Serio, nie uczestniczę w tym. Nie uczestniczę w tym, to jest nienormalne, nie? To jest twoja matki, to jest pomysł twojej matki. Powodzenia, Marek. Mam to gdzieś. No nie. No człowieku, mam to gdzieś. Załatw sobie sprawy sam, ja idę stąd. Spotkamy się najwyżej w domu. Poczekaj.
Okej, no chodź ze mną. Co ja mam zrobić? Człowieku, ja kończę ten film, przecież to jest jakieś nienormalne. Jak to jest nienormalne? No to jest nienormalne. No, co? Czemu moja mama wepchnęła mi jakąś dziewczynę? No ja nie wiem. Jak chcesz, ja nie to ją bierz na chatę. Nie mam zamiaru mieć żadnej dziewczyny. To Marek jedziesz? No to trudno, no co mi to obchodzi, Marek. A mogę z tobą jechać? Ze mną? Czym jedziesz? Taksówką. Ja taksówką pojadę. To ja powiem, że... Dobra, jedno. Dawaj, chodź. Zawiozę je tam, gdzie trzeba. Ty, Marek, czekaj! A jak ona wróci na chatę z nią? Na chatę? No. Oby nie. Mówiła, że do jakiejś restauracji jadą. A chata jest zamknięta? Moja matka ma klucze? Wydaje mi się, że tak. Dobra. Wydaje mi się, że ma klucze. Będziemy martwić się później. Kończ film. Co tutaj jest do kończenia, no człowieku? Przecież to jest jakaś paranoja. To już nie jest taki filmik, który mogę sobie zakończyć od tak po prostu. Nie wiem, co się... Ale mocno ją zwyzywałeś, nie? Widziałaś jej twarz? No, do ładnych nie należała, no, ale bez przesady, to jest dziewczyna, Marek. Nie będę z takim kimś.